Cześć, czołg, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Bannerlord 2. Kuzaichi i mój piękny, cudowny Zakoshi Mazaki. Słuchajcie, znowu mnie wciągła ta gra niestety, albo stety, to kwestia interpretacji. Leśnych bandytów pokonamy sobie na auto oczywiście. Nie ma, trzeba was zabić. Wciągła mnie gra i po prostu... Nie ma takiego wyrazu. Jakiego? Wciągła. To jest idiom. To nawet nie jest idiom. Wciągnęła mnie ta gra i ostatnio oczywiście grałem długo i bez live'a. Miało być krótko i z live'em albo z tłumikiem. No szkoda wchodzić w szczegóły. W każdym razie odkąd był ostatni live, no to stało się dosyć dużo rzeczy. Mam jedną partię z Nonsunem. Zrobimy teraz drugie partie z Falconem, niech on sobie radzi, bo potrzebuję tych partii. No i mam, słuchajcie, zobaczcie co mam. Mam trzy zamki. Trochę poatakowałem, zebrałem armię i jak widać to się bardzo opłacało. Zrobiłem też bitwy szałowe. No te zamki niestety dobrze jeszcze nie prosperują. Ale to wynika głównie z tego, że są ten dobrze działa, on jest daleko od linii frontu. To są dwa zamki, które są tuż przy linii frontu i tam jeszcze nie ma tak dobrych sytuacji jak mogła być. Ogdoch, tam chyba Change Production, jak dobrze pamiętam, tam jeszcze obok był Wood Workshop, tam była deska, może to będzie lepiej działało. Ja generalnie teraz, słuchajcie, miałem wrócić do siebie, tutaj mocno pocisnęliśmy, bo chciałem zdobyć jeszcze ten zamek, możemy się tego dla siebie zgarnąć, wtedy byłoby idealnie tu mieć trzy zamki. Ale żeby to zrobić, potrzebuję armii i potrzebuję jeszcze ochotników, potrzebuję moich ludzi, potrzebuję konnicy, która jak wiecie w Mountain Blade jest po prostu kosmiczna. Możemy, myślę, zaatakować tych ludzi. Zobaczymy, może się uda zebrać armię i ich tutaj po nie się przejechać. Nie chcę robić tu takich bitewek na ręcznie, bo to trochę szkoda czasu. A myślę, że ważniejszy jest cel główny, jaki mamy, a nie takie potyczki troszkę bez sensu. Więc jedziemy zbierać ludzi i potem śmigamy dobić to imperium i zdobyć ten zameczek. Może się uda, wtedy byłoby po prostu przepięknie. Siege. Oho, o nie. Nie jestem w stanie pomóc teraz. I chyba nie wrócę. No ale dobra, słuchajcie, no... Nic nie poradzimy. Zwołam swoich wasali, ale to chyba nie pomoże. To jestem za słaby jeszcze chyba, żeby tam powalczyć. Tylko zbierzmy swoich ludzi, słuchajcie. Zbierzmy swoich ludzi i spróbujemy powalczyć. No, nie zdążymy raczej, ale tutaj podjedziemy, żeby... Szkoda, miałem zdobyć zamek, a wychodzi na to, że stracę zamek. I to jest przykre, bo tam też jest mało obrony, tam jest 50 ludzi, nie mam w ogóle milicji, bo opuściłem tamte ziemię, żeby sobie zrekrutować wojsko. Chcę mieć swoich kuzeitów. Charge!
Ale mam zeza. Ci już uciekają. Już? Dobra. Wiadomo, rośnie, to spoko, bo klan nam się będzie zwiększał. Jeszcze chyba ma miejsce na 4 ludzi. Pójdźmy do Makeba, może już ich będziemy mieli. No nie, to zróbmy tak. Sprzedajmy. Tyle mam prisonersów? Co ja to kogo tu mam? A, bo ja mam tych lordów, których... Mam lordów, ich nie sprzedawałem, żeby nie tworzyli armii. Ale wiecie co, już sobie to odpuszczę. Wiecie, przytrzymywanie lordów ma ten plus, że jak macie wrogich lordów u siebie, to oni nie mogą tworzyć partii i osłabiacie przeciwnika, nie? Kumacie ideę, nie? Ci, którzy grają, oczywiście, to powinni kumać. Dobra. Pyk. Ten film też może być dobry. Zostawię go. To też zostawię. To też zostawię. Jeszcze sprzedajmy. Javeliny. Potem będę sprawdzał, słuchajcie, czy to ma sens. Aha, nie mają tyle złota, świetnie. W związku z tym też trzeba kupić. Ach, takie... Myślałem też o czymś takim do walki, ale... Jak to się z moją się ma? No nie, nas dużo lepsza. Sprawdzimy ją przy okazji. A teraz kopnę tylko tutaj. Jeszcze potrzebuję 4 ludzi. Raz, dwa, trzy, 4 ekstra. I teraz musimy się na mój zamek kierować. Nie wiem, czy go jeszcze nam się uda odzyskać. Ale jedźmy tam. Przy okazji zwołajmy armię. Nie wiem, to ma za mało ludzi, żeby go w ogóle zawołać. Ciebie. Czy ktoś jeszcze jest? Kogo nie mogę wezwać? Czy jacyś ludzie moi awansowali? Nie, nie. Jeszcze nie, bo nimi nie walczyłem. Nie będzie prosto, ale ja muszę próbować się zamek odzyskać, nie? Albo chociaż odbić to oblężenie. Ja mam w miarę dobrą armię. Mam sporo koni. Czy jeszcze mogę kogoś wezwać? Nieważne ile dni. Nie no, wszyscy są w armiach, nie? Przecież ja jeszcze muszę cały czas muszę próbować tych moich ludzi expić, czy próbować. Muszę to robić, bo są za słabi, nie chcę się cofać.
żeby do Exxon Castle jeszcze dojechać. Jakieś 200 ludzi, to jest za mało. Ale co ja poradzę? Nic nie poradzę. Gdyby było tak 400, to z moją armią można by próbować coś zrobić. Ktoś nowy? Wszyscy są, zobaczcie, w partii, no. Żeby ich nie było zbyt dużo, proszę. Tak jest! Już mogłem czekać na tak 20 ludzi jeszcze. Ale nie dam sobie w kaszę dmuchać. Szkoda, bo ona dojeżdżała do nas, ale atakujemy. Jednak wam się trafi bitwa, bo w której bronimy naszego zamku. Słuchajcie, zastanawiam się, co teraz zrobić. Ale to jest armia zbliżona i myślę, że tutaj chyba nie ma co się za bardzo z nimi bawić i tutaj kombinować. Ja też jeszcze z racji troszkę lagów, na pewno przy tej bitwie będą lagi, no nie jestem w stanie optymalnie dowodzić, bo mam problemy jeszcze z no, czasami zobaczycie na tym komputerze jest jak jest, ale no taką armię troszkę większą pokonać, influence wejdzie i być może uda nam się też ten zamek zaatakować. To byłoby idealne, to byłoby piękne. Zobaczymy. Nie ma co się, wiecie, rozbijać, ich jest mniej, mają dużo piechoty, niech moi ludzie działają wedle życzenia, tam pojedziemy. Mamy w swojego, świetnie. Konia, ale zawsze coś. O, patrzcie, co się dzieje. Niech oni tak ładnie stają, a ja będę strzelał. Łuczników. No, ale swojego zrobiłem. O, zabiliśmy Bowmana. To jest kusznik, to jest ciężki przeciwnik. Dobra, w swoich trafiali. Tylko pewne strzały. Pojadę. No ale patrzcie, jak moi ludzie mnie pozdrawiają. To jest właśnie potęga kawalerii tej kuzaickiej. No po prostu ich miażdżą. Jeżdżą dookoła, no strzelają lepiej ode mnie, ale to mnie też nie jest osiągnięcie żadne. No już zaczynają się lagi. Ja muszę chyba sobie zmniejszyć jakiś są limit jednostek jeszcze. Teraz mam 400. Czy trochę zmniejszymy, będzie trochę lepiej. Ale bitwa wygrana, powiedzmy bez strat, albo ze stratami, które są minimalne, malutkie. Zobaczcie, dwóch straciliśmy i to nomadów. Idealo. Mamy oczywiście jeńców. Nie będę ich wrzucał do zamku, bo to nie ma sensu w tej chwili. To jest marnowanie tych, będę po prostu z nimi jeździł, nie?
Mogę tylko wziąć? Weźcie tu chyba mam awansów. Wszyscy? Ale jazda, wszyscy. A, i nawet mogę wziąć wszystkich tych. Świetnie. Przyda się. I teraz tak. Miałem przejąć ten zamek, żeby iść w stronę Epi. Czy mogę kogoś przyjąć? Nie, no nie ma, nie ma w ogóle party, żeby je przyjąć, no. Jak tam ci moi? Falcon. Ma za mało ludzi, żeby mógł się przyjąć jeszcze byku. Albo w ogóle zawołać. Jak to wygląda u was? Milicja, 300 ludzi. No ja nic im, nic im nie zrobię teraz. Nawet mogło na mnie wyjść. Bardzo mi się przydała teraz. O! Gdybym wziął ciebie i ciebie. Kogoś jeszcze? I ciebie. Nie mam tyle influenza. Teraz będzie już zbliżona ilość jednostek. Będzie można powalczyć. Jeszcze by wyszło 180 osób. Będziemy, oni mają trochę więcej, tylko mamy lepsze jednostki. Wykrwawimy się bardzo. Ale jestem pewien, że warto to zrobić. Teraz mamy taką sytuację, że bierzemy wszystkich. Over the limit? Weźmy tak i zrobimy, pogadamy z tobą. Mogę to zrobić? Talk to the party leader i oddamy ci tych ludzi, co u mnie są w nadwyżce. I niby ich przyjąłem, ale się jeszcze przydadzą, nie? Nie wiem, tego zaatakować? Do Mestosa? Też nie, jak zaczynamy już budować te rzeczy. Zróbmy to. Czy mogę kogoś zaprosić? Mam 20 influenza. 26. Dobra, ci walczą, ich walczą. No i nie wiem. Influence mi rośnie, bo mam ludzi. Może by ich zaatakować, co? Co wy na to? Czy atakujemy? Zaatakujmy ich. No, 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 świetnie. Dobrze. Zaatakujemy ich i wrócimy. I wrócimy w tamto miejsce. Pociśniemy ich trochę. Zdobędziemy trochę influence, co nam pozwoli. Co nam pozwoli, kochani, jeszcze więcej ludzi zaprosić do party. I ten zamek przyjmiemy. Jak będziemy mieli 500 osób, to spokojnie przyjmiemy ten zamek wtedy.
To jest świetny plan. Robimy znowu to samo, bo mamy przewagę. Kill them all! Musimy przejechać przez wodę. Nie wiem, czy jestem sam, ale... Kurde, nie zabiłem ich, ale dupa. No, ja mam ten problem z tymi lagami. Dobrze, chociaż konia trafiłem. Już właściwie nie ma, lagi są, kurde, ale... Tam są jeszcze. Tam trzeba pomóc. Dobrze. No to nie zerowe straty, zobaczcie. Jak mam tak dobrze wyszłoną armię. Sami jeźdźcy, no nie mają trochę piechoty, ale generalnie to... Tylko bo na losetko lordowie. Świetnie. Zero strat, słuchajcie. 300 na... 150 i 0 strat. Przybierzemy teraz wszystkich, ja ich oddam. Wiem, że będą uciekali, ale ja zaraz ich oddam moim ludziom. Teraz potrzebuję wszystkich, mamy wojnę. Mogę wziąć szyjeńców? Tak średnio. 82. Dobra, muszę trochę jej dorzucić. Ile jeszcze? Dwóch. Dobra. Tak, wiem, że jestem over the limit. Zdaję sobie z tego sprawę. No sun. Muszę z tobą pogadać, byczku, mój kochany. Muszę ci oddać moją piechotę. Tobie się na pewno przyda. A ja piechotą, gając kuzajtami, po prostu gardzę. Co teraz z ciebie? Dobrze, Surak, powinniśmy sobie dać radę. Wiecie co, jest taka przewaga, że ja to zrobię na autopilocie. Jak kogoś stracę, to stracę.
No, problem, wyciągnąłem go sam, ale są tyle ważne, że chciałbym to szybko zrobić. Ile mogę wziąć tych jeńców jeszcze? Już nie mogę, mam za dużo. Jadę oblegać ten zamek, słuchajcie. Nabiłem trochę influenza. Wracamy do zamku. Czy możemy kogoś jeszcze zaprosić do party? Może tak zróbmy po koście. Słuchajcie, robi się grubo. Ale tam tak będzie się pojechała. Pewnie oblegać jakiś mój zamek, znając życie. Wiecie jak jest. Jeszcze jednego. Beduina. Teraz wiecie, każda osoba jest na wagę złota. To jest ten sam? Mogą wyjść do mnie. Dobrze. I kolejny, i Falcon jedzie. Dobrze, dobrze. 500 osób. Co teraz? Cwaniaczki? Też się łączą. I teraz pytanie, co robimy? Czy atakujemy, czy wywalamy tą armię? Wiecie co? Ciśniemy dziadów. To będzie, ale to będzie bitwa. Ja sobie tylko zapiszę. Bo to będzie naprawdę gruba bitwa, słuchajcie. Tak, wiem, że możecie gardzić tymi, którzy zapisują przed bitwami, ale to może być bitwa z te moje 500 na kilkaset osób. Nasz jest więcej. Tak, mnie dołączyły, ale to będzie bitewka. Kurka wodna. 1000 ludzi w polu praktycznie. A potem tych dobijem jeszcze. Zastanawiam się. Zobaczymy, jakie będzie ukształtowanie terenu. Też wiecie, że mi to ustawienie tak średnio idzie ludzi. Jeszcze tego opanowywania, takiego ustawienia dobrze nie opanowałem. Dobra. Move! Shoulder to shoulder! Give him hell! Chodźcie.
ala jajka. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Nawet tak tylko zabiję. Jak już nie ma moja piecha, to do czego dochodzi, nie? Ujej, serio trafiłem. No bo tu mamy jakieś jeszcze jednostki. Na pikę mam za duże lagi. Ale to piękna bitwa jest. Czy oni płaczą? Powinni. Po jeden. Ale to piękna bitwa. No, w moim wykonaniu to dzieci, no to jak to w moim szlagan. Patrzcie, prawie zero strat. A moi ludzie jeszcze jadą, zobaczcie, jeszcze biegną. A tu mam posiłki. Ale pięknie. We 400 ludzi zabiłem. Influenc wskoczył. Kurczę, nie wiem co zrobić z tym. Nie wiem co zrobić, kochani, z tym zamkiem. Trzeba by znowu kogoś zawołać. Ja się nie straciłem dużo, ale będą ranni. Wszyscy są jesteście moimi więźniami. I patrzcie, robi sobie ten armię cwaniak. Są tu jacyś kuzaici? Nie ma. Ja już nie mogę wziąć żadnych jeńców. Mogę wziąć jednego takiego na przykład, nie? No tutaj nie biorę, bo nie mogę. Fanty biorę. Tych spróbujmy jeszcze złapać, no. Oblegajmy. Czy mogę jeszcze kogoś zawołać? Zróbmy chociaż to. Czy mogę kogoś zawołać jeszcze? Distance. Dwa dni. Wiecie co? Dajmy ciebie jeszcze. Żeby się tak bardzo nie wykrwawić na tej bitwie, nie? Jednak 100 ludzi. Będziemy mieli 2 do 1 mniej więcej. A te obniżenia to są słabe. Tu mam jakiś zamek? To nie chciałem takiego zamku. Boże, kolejny zamek mi dali. To jest chore. Ja nie chciałem tego zamku. Gońcie się. Dają mi, słuchajcie, zamki, okej, wcale nie chcę. Bo taki jestem piękny. Mam chyba level. Patrzcie, wszystkie zamki dają mi. Leadership. No głównie atakujemy.
Engineering. Focus. Ja bym chciał, kurde, leadership. Albo może w charm. Z taktykę damy. Zobaczcie, dają mi te zamki wszystkie. Nie wiem, dlaczego mi je wskazują. Ja ich nie chcę. Ja nie chcę aż tylu zamków. To nie jest dobry pomysł, że miał tyle zamków, słuchajcie. Ja nie utrzymam wszystkich. Nie mogę walczyć na każdym froncie. W ogóle czemu nie biorą mnie pod uwagę z decyzją, nie? No, gdzie nas atakują? Musimy zaatakować. I jeszcze spróbować obronić Resos z kasem. Chociaż to też chyba nie uda, to będzie raczej wymiana zamków. Po prostu wymienimy siekierkę na kijek, nie? Jeden zamek na drugi. Będziemy musieli zaraz oblegać Resos. Ten mamy sporą armię. Jak tutaj nie potracimy za dużo, to uda nam się zrobić to i to. Tylko byłoby wskazane, żebym teraz celnie strzelał z tego łuku. Bo tam jest sporo celów do ustrzelania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy wieże obleśnicze, mamy taran. Powinno pójść gładko. Chyba za nisko. Strzały śmigają. No jeszcze nie trafiam. No już teraz trafiam. Słuchajcie. No nie jestem najlepszym łucznikiem w tą grę, ale póki co zobaczcie, dobrze nam idzie.
uważnie w nich trafią. Trzeba łowić, nie? Kupierze zajęli wszystkie te, wszystkie wejścia do drabinki i nie mogą wejść na mury. Tamte spadają. No i teraz gorzej. Bo zostaje mi tylko walenie w nich tutaj z dzidy. Ale muszę im pomóc, nie? No wchodziłbyś na górę. Tam duchą dzidę, może to pomoże. Dobra, mury są nasze, słuchajcie. Uda mi się? Ekstra. Gdzie są? Dalej. Może na górze kogoś znajdę jeszcze. Jakieś cele do strzeliwania. Dobrze. Trzeba łowić. Pomóc naszym, nie? Dobra, już nie szedłem, bo w swoich trafię. Jest idealno, słuchajcie. Jakie straty? 20? Pff, to jak żadne straty, słuchajcie. Może uda się jeszcze obronić Gessos Castle. Wyjdzie z tego godzinny odcinek jak nic. Jeszcze się zostało 6 godzin. Super. Jakie straty? 15 zabitych. No, żadnych nie wezmę. Ludzie, nie mogę trochę... O, chociaż tak. Trochę straciłem ludzi. Mogę 5 wziąć jeńców jeszcze, tak? No to nie bardzo jest to do wzięcia. Wejdźmy, żeby tam ci zostawili garnizon.
tych pogońmy, się złączyli w armię. Decision. Za Kosimazakiego nie chcę. Jak dać go komuś innemu? Ja go nie chcę. Tu idziemy, bo nam plądują wioskę. Trzeba ich ukarać za to. A na autopilocie możemy. Ja teraz, słuchajcie, nie wiem, chyba mam za dużo jeńców, nieważne. Pojadę, tylko sprzedam tych jeńców. Odwiedzę Resos Castle. Tych pociśniemy jeszcze. Tutaj przyszli. Coś chcą. Albo nie. Tutaj ktoś mi jeszcze tą wioseczkę oblega. Ukażemy go. Urios. Ukażmy go i tylko sprzedam, słuchajcie, na automacie. Nie boję się. Na automacie sprzedam tylko jeńców. To mi tam zginą. To nie u mnie, dobra. Sprzedamy jeńców, słuchajcie, sprzedamy ładunki, wszystkie, które mamy. I znowu teraz tamtą minę. No nie, to dalej ma, pojedźmy. Wiecie co? Zróbmy tak. Disband Army. Zostawmy tylko swoich. Bo trochę szkoda mi, wiecie, trzymać to wszystko bez sensu. Zrekrutujmy, nie można nikogo zrekrutować. Falcon, ty miałeś małą armię, prawda? Dajcie mi Falcona, bo tylko dam tą moją całą piechotę, którą zrekrutowałem sobie. I tą, którą teraz rekrutuję. Wiecie, nie chcę mieć już tej armii, pobłonię trochę swoich włości, bo ten zamek, dwa zamki są w ciężkiej sytuacji i trzeba by ich pilnować. Kogo ja ci mogę dać, Byniu, proszę? Ty masz tak mało ludzi. A tych moich ci pomoże, ja ci zabiorę po prostu, wiesz. Jawal na kamelach nie chce ludzi. Chodź, oddałam moich kuzaitów. A i tak masz więcej niż miałeś. Okej. I wejdźmy tylko teraz do miasta, ale walki, słuchajcie. Z 1000 luda spokojnie naszych wrogów pokonaliśmy. I to jest to, czego nam potrzeba. Ransom Prisoner musimy, tylko nie wszystkich, tylko lordów nie dajemy standardowo, nie?
Tego zostawmy. Do jego to się przyjmie. A tych ransumujemy 3000, wiadomo, że za lordów byłoby dużo więcej. Ale ja tego nie chcę robić, nie chcę dawać im lordów, bo lordowie mogą zbierać armię, jest to proste, nie? Patrzcie, jak mi się żarcie skończyło. Kasa idzie pięknie. Wino sobie darujemy. Co możemy wam sprzedać? O, proszę, wielbłąda to ja nie chcę, dzięki. Co możemy u was kupić? Konie? To się zawsze przydaje. A dajcie i tego. Kurde, stać mi na takie rzeczy jak konie. Zachowajmy. Zachowajmy resztę do sprzedaży. No, wam zostanie. No właśnie, to by trzeba było kupić, słuchajcie. To zróbmy tak, sprzedajmy wszystko. I co możemy u was kupić? Może jakiś zakupię hełm albo coś. O, proszę. Ha? I to jest to. To zostawimy sobie to ludziom przydzielę, tak? Jest super. Pojedźmy tylko teraz. Dajmy może trochę. Na te moje ziemie pojedziemy. Bo znowu te dziady mi tutaj plądują wioski. Kurde, bo godzina mija. Bo ludzie co? Zapisujemy. Zapisujemy i kończymy, ale odcinek myślę, że był zacny. Troszkę lagów było, ale bardzo dużo potyczek. I myślę poważnie nad tym, żeby level sobie zwiększyć trudności. Ale myślę, że było warto spędzić ze mną tę godzinkę. Tyle potyczek, tyle walk. Zdobycie zamku, obrona zamków, swoich włości. No musimy bronić, bo jak widzicie... Mam 4, czyli tamtego nie odbili. Musiałbym gubernatora dać, tylko co mi da gubernator? W tym układzie nic mi nie dał gubernator, nawet nie wiem, czy oni coś dodają. Wiesos Castle. Tutaj nie widzę, co się będzie działo. Ja wejdę w zamek, to wtedy widzę. Bo ten mój pierwszy, on sobie dobrze działa. No. Ja bym na tam musiał iść, już powiększać milicję i tak dalej. A w tych tego nie mogę zrobić. Algion też już dobrze wszędzie. Tutaj 40... garnizony, no takie są, jakie są. Mogłem się dać dwóch ludzi. Dobrze, bo ja znowu się zasiedzę, słuchajcie. Myślę, że poszło fajnie. Wioska. Zamek jest. Musiałbym tutaj pochęcić się, pobronić. Ten zamek jest w Prosperity, bo tu już nie ma walk, więc to idzie świetnie. Tutaj odbijamy.
gdzie jest ten mój zamek drugi? Tutaj, on jest w takim słabym miejscu, ale nie podzielę się, nie mogę być i tu jednocześnie. A dobrze byłoby epi byłoby dobrze go zwalić, żeby oni nie mieli żadnych włości, wtedy możemy atakować Sturgian spokojnie. Godzinę, nie przedłużajmy, kochani. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcineczku. Pa, pa.